poprzednim odcinku zastanawialiśmy się i mówiliśmy o teorii lubienia, jak ona jest wykorzystywana we współczesnym świecie i jak wbrew tej teorii funkcjonuje Pan Bóg, który nie, że nas lubi czy nie lubi, ale nas kocha. Pan Bóg, który utożsamiony z miłosiernym Ojcem z przypowieści z Ewangelii Świętego Łukasza z 15 rozdziału, wybiega i rzuca się na szyję syna brudnego, syna śmierdzącego, ale także idzie i rzuca się na szyję syna, który jest elegancki, który ładnie wygląda. Zadaliśmy sobie pytanie, czemu tak jest, że jednych ludzi lubimy, a drugich ludzi nie lubimy, że budzą w nas jakąś awersję. Ktoś kiedyś powiedział, nie wiem, czy to jest mądre zdanie, ale ktoś kiedyś powiedział takie zdanie, że nie wszystkich musimy lubić, ale wszystkich musimy kochać. Z lubieniem jest różnie, ale jeśli kogoś chcemy kochać, to znaczy, że chcemy dla niego dobra, że pragniemy dla niego dobra. I w tej perspektywie możemy patrzeć na drugiego człowieka. Bo jeśli będziemy się otaczali tylko ludźmi, których chcemy lubić, a nie będziemy wśród nich mieć ludzi, których chcemy ukochać, dla których chcemy dobra, mimo tego, że to są ludzie wymagający, czasem szorstcy, czasem ludzie, którzy budzą w nas może jakieś nieprzychylne uczucia, to jakaż w nas jest miłość chrześcijańska? Teoria lubienia mówi także o tym, że szatan może ją wykorzystać. Iluż to ludzi nacięło się na taki proces, który w marketingu bardzo często jest wykorzystywany. Mianowicie niektóre firmy wykorzystują ludzi w ten sposób, iż płacą jakiejś gospodyni domowej czy jakiejś rodzinie, aby sprosili do siebie swoich przyjaciół i tam w tym domu odbywa się pokaz jakiejś rzeczy, którą oferuje ta firma. I ci ludzie, którzy są zaproszeni przez swojego przyjaciela czy przez swoją przyjaciółkę na zasadzie lubienia czują się jakoś zobowiązani, aby zakupić ten sprzęt. Człowiek, który im to przedstawia, prezentuje, jest obcy. Ale z uwagi na to, że został zaproszony przez ich przyjaciela, to sprawia, że po części są zobowiązani do tego, aby właśnie w imię lubienia czy przyjaźni kupić ten sprzęt. Zastanówmy się, jak często, czy słyszeliśmy, czy może uczestniczyliśmy w takich spotkaniach domowych, gdzie ktoś w gronie przyjaciół chciał nam coś sprzedać. Moi drodzy, zły duch właśnie będzie chciał, abyśmy za wszelką cenę klasyfikowali ludzi. Abyśmy klasyfikowali ludzi na tych, których możemy bardziej lubić, na tych ludzi, którzy się nam mogą bardziej przydać. Zły duch będzie za wszelką cenę starał się stworzyć w naszym życiu takie różnicowanie, aby patrzeć na ludzi wedle tego, jaką rolę odgrywają w społeczeństwie, aby patrzeć na ich prestiż, aby patrzeć na to, czy jest wstyd, czy chluba pojawić się z tymi ludźmi w towarzystwie, czy warto się pochwalić ich talentami, ich wyglądem. Zły duch chce, abyśmy klasyfikowali ludzi. Nie dajmy się temu. Nie dajmy się kupować w imię tej reguły lubienia złemu duchowi, że jednych ludzi będziemy przyjmować jako naszych braci, czy jako nasze siostry, a inni ludzie będą nam totalnie obcy, bo przecież śmierdzą, bo przecież wyglądają źle, bo przecież wstyd się z nimi pojawić. Zły duch, który chce manipulować ludzkim spojrzeniem, ludzką oceną. Bóg, który nie myśli w kategoriach lubię, nie lubię, ale Bóg, który ma jedną kategorię. Ja kocham. I niezależnie, czy to jest syn brudny, czy niebrudny, czy syn czysty, wybiega jak miłosierny ojciec, tuli go do siebie i zawsze mówi jedną rzecz: dziecko moje.